W liturgii kościelnej, w kalendarzu kościelnym dzisiaj wypada coś takiego jak Zielone Świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego. Kościół celebruje właśnie jakby powstanie Kościoła. Myślę, że ważne święto, jakkolwiek do niego tam podejdziemy. W każdym razie no, ważna sprawa, kiedy właśnie Kościół powstał, żeby to wspominać. Czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, inaczej mówiąc, Zielone Świątki, zesłanie Ducha Świętego, co generalnie uznajemy jako początek funkcjonowania Kościoła po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 50 dni, Pięćdziesiątnica, też tak to można by było powiedzieć, zbiegło się, to się nic tam nie zbiegło, to wszystko tak było zaplanowane przed jeszcze stworzeniem świata. Bóg to wszystko wiedział i wszystko zaplanował. Więc dzisiejsze kazanie będzie na temat Zielonych Świątek. Nie będziemy za bardzo odbiegać od tradycji kościelnej. Wiem, powiedziałem słowo, którego się nie wypowiada. Pochyl się naszego. Boże Ojcze Wszechmogący, Tobie chwałę oddajemy. Dziękujemy Ci za ten czas. Panie, gdzie możemy się gromadzić, gdzie mogliśmy śpiewać i modlić się i prosimy Cię, Panie, teraz, abyś to Ty mówił do nas przez Twoje słowo, przez moje usta, Panie, ale żeby to było Twoje słowo, a nie moje. Tobie to powierzamy i prosimy Cię o błogosławieństwo. Amen. No tak to już jest z tą tradycją. Więc prawdopodobnie dzisiaj w większości kościołów będzie odczytany taki fragment z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, od 1 do 4. Możliwe, że i więcej będzie przeczytane, a my przeczytamy sobie od 1 do 4. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Kochani, możliwe, że inne kościoły będą więcej czytać, będą rozprawiać na różne tematy. No i bardzo dobrze. Co tam Duch Święty daje. Niech jest mówione w tych kościołach. Co do mnie Duch Święty mówił, jak prowadził, jak się modliłem o to słowo. Nie zapominajmy, że wciąż jesteśmy w tym etapie, gdzie Bóg wyraźnie nam powiedział, abyśmy uczyli się miłości, poznawali miłość, czym jest ta miłość. Miłość do Boga i miłość do bliźniego. I mieliśmy takie 4 rozważania, gdzie Bóg przez swoje słowo pokazywał nam, co to znaczy kochać Boga. I dzisiaj dalej będziemy mówić o tym, jak kochać Boga. Bo co prawda Boga mamy kochać z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły, to jeszcze będziemy mieć zaraz tam odniesienie, że ci, którzy miłują Boga, wykonują Jego przykazania, bo przez to, że wykonują Jego przykazania, właśnie pokazują, że miłują Boga. Zesłanie Ducha Świętego to jest właśnie ten moment, który określamy jako powstanie Kościoła. O Duchu Świętym no, trzeba powiedzieć, że wiele się mówi w kościołach. Różnie oczywiście do tego się podchodzi, ale generalnie w kościołach chrześcijańskich mówi się o Duchu Świętym. Ja pomijam tych, którzy nie uznają Ducha Świętego za Boga. Ich w ogóle nie uznaję za kościoły chrześcijańskie. Może jakieś parachrześcijańskie by można było powiedzieć. Ale tam, gdzie uznaje się Ducha Świętego za Boga, gdzie uznaje się Boga jedynego w 3 osobach, mówi się o Duchu Świętym. Powiem wam też, że wiele się mówi o nowonarodzeniu, chociaż wciąż za mało. Ale widzę, że w zborach, chociaż
mówi się i naucza o nowonarodzeniu, to niestety wiele osób nie ma pojęcia i wciąż nie rozumie, czym jest nowonarodzenie. Dlaczego mówię o nowonarodzeniu i o Duchu Świętym? No bo to jest ściśle ze sobą powiązane. Kiedy Duch Święty zstępuje na wierzącego, ten wierzący staje się nową osobą. Naradza się na nowo. Więc to jest dość ściśle ze sobą powiązane. Bo kiedy mówimy w ogóle o Kościele, to oczywiście, że myślimy o jakimś budynku, o zgromadzeniu ludzi, ale przede wszystkim jest to właśnie zgromadzenie ludzi w jednym miejscu, w jednym czasie, w jednym celu, ale ludzi, którzy zostali dotknięci, zapieczętowani Duchem Świętym. To jest Kościół. Oczywiście w tym budynku mogą być ludzie, czy w ogóle w zgromadzeniu na przykład bez budynku, mogą być ludzie, którzy są dotknięci Duchem Świętym, którzy są napełnieni Duchem Świętym, którzy mają Ducha Świętego, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym i mogą być takie osoby, które niestety nie są. I gdybyśmy tak mieli zobaczyć do tej definicji biblijnej, to ich właściwie nie możemy nazwać Kościołem. Ale czy oni są jacyś gorsi? Są pewne etapy. Nie wiemy, co to są za ludzie. Może przyszli, może ich Duch Święty przyprowadził, chociaż jeszcze nie jest w nich, ale ich przyprowadził. Chcą poznać, chcą się uczyć. Na pewno nie można ich odrzucać. To Kościół, ci, co mają Ducha Świętego, mają otoczyć ich opieką i pomóc zrozumieć pewne sprawy i skierować do tego, aby i oni mieli Ducha Świętego. Oczywiście Ducha Świętego dostajemy od Jezusa Chrystusa. Nie człowiek, nie my przekażemy tego Ducha Świętego, chociaż jesteśmy w stanie, jesteśmy narzędziami, które mogą pomóc człowiekowi zrozumieć i dostać tego Ducha Świętego, bo mamy wołać o Ducha Świętego. Kochani, ale zobaczmy tutaj, jak pierwszy Kościół dostał Ducha Świętego i chciałbym, abyśmy dzisiaj też skupili się na tym, jak rozpoznać, że w Kościele jest Duch Święty, bo generalnie tutaj czytaliśmy o ogniach. No i wiemy, że te ognie to tak, no już dzisiaj nie bardzo pojawiają się w tym kościele. Dymy tak, ale ognia nie widać. Z tymi proroctwami i mówieniem językami też różnie bywa. Ale czy to oznacza, że jeżeli nie było ognia, nie było proroctw i nie było języków, to nie ma Ducha Świętego w kościele? No nie. No Biblia przynajmniej tego nie potwierdza. No niekoniecznie. Niekoniecznie, kiedy nie było tego wszystkiego widocznego w danym miejscu, tak jak tutaj czytaliśmy, to znaczy się, że nie ma Ducha Świętego. Co mnie przede wszystkim tutaj dotyka, jak ludzie patrzą się na te ognie, na te proroctwa, na te mówienie językami, co na pewno jest fenomenalne, co na pewno jest jakieś takie ekscytujące, to mnie w tym fragmencie dotyka to, że oni byli na jednym miejscu. Pierwszy werset drugiego rozdziału. Byli wszyscy razem na jednym miejscu. To mnie przede wszystkim dotyka. Takie mało wow, takie mało efektywne dzisiaj. Fascynujemy się wszystkim innym, poza tym, że oni wszyscy razem byli na jednym miejscu. I chciałbym, żebyśmy, z czego to wynika w ogóle, byli razem na jednym miejscu. Dlaczego takie rzeczy się działy w pierwszym kościele? Bo byli razem na jednym miejscu i przeczytam sobie kilka fragmentów. Z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału. Nie wszystko jest w tym momencie akurat potrzebne. 4 i 5 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To mówi Pan Jezus. I tu jest napisane, nakazał im. Nakazał im. Nie poprosił ich, słuchajcie, jak będziecie mieć czas, to zorganizujcie sobie tam spotkanie. Tylko nakazał im, aby byli w jednym miejscu, aby się nie oddalali i czekali na Ducha Świętego. Więc to jest nakaz
pański. W 8 wersecie, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli nakaz jest taki, aby być w jednym miejscu, czekać, aż przyjdzie Duch Święty, którego da oczywiście Pan Jezus, bo powiedział, że Jan was chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A Jan mówił wyraźnie, ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie po mnie ten, który was będzie chrzcił Duchem Świętym i mówił i wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus Chrystus chrzci Duchem Świętym. Oczywiście czytamy o jakichś fragmentach, że przyszli apostołowie, położyli ręce na innych i oni dostali Ducha Świętego. Tylko musimy też znowu to odnieść do jakiegoś kontekstu. Dlaczego tak się stało? Że pierwszy Kościół, który się formował, pewne rzeczy tam się działy, dzisiaj się nie dzieją, bo mamy już sformowane Pismo Święte i ja tutaj nie powiedziałem, że dary Ducha Świętego ustały. Ja powiedziałem, że po prostu było tak, że w pierwszym Kościele rzeczywiście szli apostołowie i nakładali ręce na znak akceptacji i pokazania, że to się dzieje z nadania Bożego. Za Słowem Bożym, a nie oni komuś coś przekazują. Bo inaczej, jeżeli ktoś komuś przekazuje, to znaczy się, że coś zafałszowaliśmy. I może przekazuje Ducha, ale nie Ducha Świętego. Tym samym, kiedy na przykład zbieramy ludzi, a niejednokrotnie jest, wyjdźcie tutaj, chcą dostać Ducha Świętego, łapa na głowę, bach! On nie przewrócił się, pomóż mu tam. I jeszcze raz, bach, dobra, masz Ducha Świętego. No, są też takie wersje light. Jak sobie stoją wszyscy i przychodzi gość i smaruje olejkiem. To też są ponoć przekazanie Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj czytamy. Oczywiście są oni na jednym miejscu, ci ludzie, ale to mają oczekiwać, aby to Bóg, Jezus Chrystus, dał tego Ducha Świętego. Więc mają się zgromadzać. 12 i 14 werset jeszcze. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, i Filip, i Tomasz, Bartłomiej, i Mateusz, Jakub Alfeuszowy, i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Więc kochani, przede wszystkim zgromadzenie. Kościół to jest zgromadzenie ludzi, społeczność ludzi, którzy są w jednym miejscu. Ci wszyscy wierzący mają być w jednym miejscu. I widzimy, że są w jednym miejscu. Wiemy, że było ich około 120 i dostali Ducha Świętego. A z innych fragmentów wiemy też, że byli inni, którzy też to wszystko widzieli i ich tam z nimi nie było. I po prostu nie dostali Ducha Świętego. Coś ich ominęło. Dlatego tak ważne jest, aby Kościół przede wszystkim zgromadzał się w jednym miejscu, aby wszyscy byli w jednym miejscu. Drodzy słuchacze, serdecznie was pozdrawiamy, cieszymy się, że jesteście z nami. Pewnie jesteście w jednym miejscu, ale tam wszyscy byli i mamy wymienione, jak dużo osób było w tym jednym miejscu. To jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy byli w jednym miejscu, ponieważ Pan Jezus nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy. Nakazał. Ten nakaz, to przykazanie. A pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, 2 i 3 werset. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Więc kiedy my mamy kochać Boga z całej siły, z całej myśli, całym sercem, a Pan Jezus czytamy tutaj, że nakazał, aby oczekiwali, byli w jednym miejscu i to nie jest uciążliwe, to znaczy się, że tak jest. Czy my w to wierzymy?
I ktoś pomyśli, no ale 100 parę kilometrów, 200 parę kilometrów, to jednorazowo nie jest może uciążliwe, ale co tydzień jest. Ale to ze mną wtedy dyskutujesz? Czy ze Słowem Bożym? Bo jeżeli Bóg powiedział, że nie jest, to znaczy, że nie jest. Oczywiście, ja się zgadzam z tym, że dojeżdżać tak jest ciężko, ale możliwe, że nie wszyscy mają przyjeżdżać do Jarosławia. Są jeszcze na szczęście inne zbory, do których też można pojechać. Ale trzeba się ruszyć. I może są nawet blisko. Nawet może w tym samym mieście. Tylko trzeba wziąć i poruszać się i poszukać. Oczywiście tutaj jest znowu słowo, a wiem, że z innych kościołów inni przełożeni kościoła, pastorzy, bracia, starsi, czy jak wy tam siekolwiek chcecie nazywać, słuchają. Weźcie się w końcu, pokażcie. Nigdzie nie jest napisane, że nie możemy ułatwić pokazania siebie i społeczności, żeby ludzie po prostu tam trafili. Wiem, nie było internetu, a jednak wy też w internecie jesteście. Wiele, więc wracając teraz do tego, że mamy mówić o Duchu Świętym, czy w Kościele jest Duch Święty, bo dzisiaj obchodzimy tą, powiedzmy, rocznicę powstania Kościoła, ale Kościół to jest ten, co ma Ducha Świętego. I wiele kazań słyszałem, sam o nich powiedziałem i niejednokrotnie tak mówiłem, kiedy mówi się o tym, że dowodem obecności Ducha Świętego jest przede wszystkim owoc Ducha Świętego oraz życie świętym życiem. I oczywiście jest to prawda i amen na to. I oczywiście, że mamy list do Galacjan, 5 rozdział, 22-23 werset, gdzie mamy wymieniony ten owoc i mówiliśmy, że musimy mieć wszystkie składowe tego owocu. On się zaczyna od miłości, potem radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Że mamy mieć wszystkie. Bo jeżeli któregoś nie mamy, no to nie mamy Ducha Świętego. Oczywiście te składowe mogą być różnych rozmiarów. Mniejsze, większe, ale muszą być. Nie można powiedzieć, że ja nie mam cierpliwości, ale mam Ducha Świętego. Możesz mieć małą cierpliwość, ale musisz jakąś cierpliwość mieć. Ona będzie tam rosła w odpowiednim momencie. I bardzo często się mówi właśnie tak, bardzo dobrze, że tak się mówi, bo tak też się ma sprawdzać, że to, czy ktoś ma Ducha Świętego, pokazuje owoc Ducha Świętego. I zawsze zapominam, czy 7, czy 9 składowych. 9 składowych. Więc to pokazuje oraz życie świętym życiem, bo z tego wynika, że będziemy żyć świętym życiem. Ale dzisiejsze kazanie i tutaj takie ostrzeżenie do was, do słuchających. Ostrzegam, że dzisiejsze kazanie to jest z tych kazań, gdzie jak ja na końcu powiem amen, to w odpowiedzi niekoniecznie usłyszę amen, tylko mogę usłyszeć, jakim prawem mnie osądzasz? Albo kto dał ci prawo do tego, aby mówić, że nie mam Ducha Świętego? To będzie takie kazanie dzisiejsze. Więc od razu ostrzegam. Otwórzcie sobie list do Efezjan, 1 rozdział. List do Efezjan, 1 rozdział i wersety 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Kochani, tak się dostaje Ducha Świętego. Tak wierzący dostają Ducha Świętego i ci wierzący, którzy mają Ducha Świętego, tworzą Kościół. Wiem, że tu jest jeszcze pomysł na Kościół globalny i Kościół lokalny. Ja mówię, oczywiście jest jakiś tam wyjątek. Jeżeli nie jesteś w kościele lokalnym, to nie jesteś w kościele globalnym. Tym samym nie masz nic wspólnego z Bogiem. Z małym wyjątkiem. W Nim i wy, w Jezusie, a wcześniej była mowa o Chrystusie, którzy usłyszeliście słowo prawdy. Wytłumaczenie, Ewangelię zbawienia waszego o Jezusie Chrystusie. Czyli to, że jeżeli odrzucimy grzech i przeprosimy Boga w modlitwie, to Bóg okazuje nam łaskę, wcześniej już nam okazuje w ogóle łaskę, że możemy to zrobić, ponieważ Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Więcej, Jezus Chrystus zmartwychwstał, czyli pokonał grzech, pokonał śmierć i my dzisiaj możemy mieć życie wieczne, odrzuciwszy ten grzech.
To jest ta Ewangelia zbawienia. Jeżeli my to przyjmujemy, jeżeli my to wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, tym ratownikiem i wierzymy w sercu, że rzeczywiście to się stało, to Bóg daje takim osobom Ducha Świętego. Nie jest tutaj napisane ani dopisane, że wtedy muszą być ognie, muszą być języki, prorokowanie, światła i w ogóle nie wiadomo co. Może być, ja nie mówię, że nie, ale nigdzie nie jest napisane, że musi być. Ducha Świętego dostajemy przez wiarę, posłuszeństwo Słowu Bożemu, bo Jezus Chrystus jest Słowem. Tak się dostaje Ducha Świętego. I tu jest napisane, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tym obiecanym, którego obiecywał kto? Pan Jezus Chrystus. Właśnie na przykład w Dziejach Apostolskich to, co czytaliśmy. Jeżeli będziemy czekać i oczywiście w odpowiedzi na wiarę. Oni uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, że On poszedł do nieba, widzieli Go, czekali. Możliwe, że byli zniecierpliwieni. Czekali tylko 10 dni. Nie wiem, co by było 11, 12, ale czekali. Uwierzyli, bo Pan Jezus tak kazał. Więc oni wykonali Jego słowo, uwierzyli i dostali Ducha Świętego. W ogóle możemy sobie poczytać, kiedy przychodzą ludzie do Pana Jezusa, kiedy On jeszcze był na ziemi, to Pan Jezus mówi, niech Ci się stanie według wiary Twojej. I ludzie byli uzdrawiani. To znaczy się, że nie to Pan Jezus, wiecie, znaczy Pan Jezus miał moc uzdrawiać, ale mówi, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Czyli oni musieli w to wierzyć, że rzeczywiście On jest Chrystusem i jest w stanie to wszystko zrobić. I byli uzdrawiani. I tutaj ci ludzie, uczniowie, też uwierzyli, że mają czekać i czekali, aż się doczekali. A może niektórzy się nie doczekali i właśnie dlatego ich nie było. Więc to jest obiecany. Uwierz Słowu. Uwierz przykazaniom Jezusa Chrystusa, a dostaniesz Ducha Świętego. Czyli między innymi bądź w społeczności. Chcesz mieć Ducha Świętego, bądź w społeczności. To jest pierwsze. A potem wykonuj wszystkie inne. Poddawaj się pod wszystkie inne słowa Jezusa Chrystusa. Wykaż wiarę, że to jest prawdziwe. Że ten pomysł jest dobry, bo jest pomysłem Bożym. Już wiesz, albo przynajmniej powinieneś wiedzieć, droga siostro, drogi bracie, drogi słuchaczu, że do tej pory myślałeś po swojemu i to nie było dobre. Więc najwyższy czas zacząć robić coś innego, bo jak będziesz robił dalej to samo i oczekiwał innych skutków, no to się nie uda. Trzeba wziąć i poddać się pod to, co w końcu mówi Pismo Święte. I dostaniesz Ducha Świętego. Jak jesteśmy w tym Efezjan, to zazwyczaj kartkę musimy sobie tylko cofnąć do listu do Galacjan. I tak jak mówiłem o tym owocu Ducha Świętego, który wymieniamy, to przeczytajmy sobie taki dłuższy fragment z 5 właśnie rozdziału, wersety od 16 do 26. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I kochani, skupiamy się na tym owocu Ducha Świętego. I tak sobie myślimy, miłość, no mam, radość jakaś jest, spokój jest, wiadomo, z cierpliwością jest kiepsko, ale nie, no, pracujemy nad tym. Uprzejmość, generalnie tak, dobroć, no wierność oczywiście, łagodność i wstrzemięźliwość, tutaj z tym też lekko pracujemy, ale nie jest najgorzej. No, czyli co? Według tego, co pastor powiedział, wszystkie składowe mam, chociaż niektóre są bardzo malutkie. Mam Ducha Świętego, czy nie mam? No, wychodzi, że mam. No i gdybyśmy mieli tylko to wziąć pod uwagę, to możliwe, że wszyscy właśnie mamy Ducha Świętego.
I wszystkie kościoły raczej mogą mieć Ducha Świętego. Ale ten fragment no jest trochę dłuższy generalnie. Ten kontekst jest dłuższy. Ponieważ żyjemy w ciele. I Pan Jezus powiedział na samym początku, jak zaczął nauczać, pokutujcie, nawróćcie się, zmieńcie swój sposób myślenia. To wy coś zróbcie, nie po to, żeby dostać zbawienie, tylko musicie odrzucić ten grzech. Za zbawienie zapłaciłem ja, to dostajcie za darmo i się potem podporządkowujecie. Kto? No wy, nie ja. Ja już, znaczy Pan Jezus już wszystko wie. On cię nie musi podporządkować, on pokazał, że się podporządkował i poszedł na krzyż. Więc teraz my musimy coś robić. Zbawienie było za darmo. Z łaski, całkowicie. Ale grzech trzeba odrzucić. I żyjemy w ciele. I tak to już jest. Że to ciało, tak jak tutaj czytaliśmy, pożąda przeciwko duchowi. A duch przeciwko ciału. A te sobie są przeciwne. Więc żyjemy w tym ciele i my mamy umartwiać te nasze czyny. I jak powiedziałem, Bóg nam niczego nie zabiera. To my musimy to odrzucić. Oczywiście jesteśmy słabi w tym ciele, dlatego prosimy Ducha Świętego, aby nam pomógł w tym wszystkim, aby dał siły, aby dał chcenie i wykonanie. I wtedy możemy umartwiać wszystko, co cielesne. I słuchajcie, o ile mówimy, rozpoznajemy Ducha Świętego na podstawie owoców Ducha Świętego, to ja bardzo dzisiaj chciałbym się skupić na innych rzeczach, które również są takim wskaźnikiem, papierkiem lakmusowym do tego, aby pokazać, że możliwe, że nie mamy tego Ducha Świętego. I nie po to, żeby komuś, wiecie, oskarżać, wytykać, ale żeby się nad tym porządnie zastanowić. Bo jak powiedziałem, mówi się dużo o Duchu Świętym, mówi się dużo o nowonarodzeniu, a ludzie wciąż tego nie rozumieją, ponieważ też wiele osób unika trudnych tematów. Trudnych tematów, czyli grzechu. I dlatego mamy takie, wiecie, pomazanie olejkiem albo walnięcie kogoś w głowę czy uderzenie marynarką i już masz Ducha Świętego. To niekoniecznie tak jest. Ja nie mówię, że tam się nic nie dzieje. Ja nie mówię, że ktoś by nie mógł tak dostać Ducha Świętego. Że rzeczywiście, w jakichś tam przypadkach. A jeśli Duch was prowadzi, jeśli Duch was jest, nie jesteście pod zakonem. I słuchajcie, jeżeli Duch Święty w nas jest, jeżeli jest w nas miłość, radość i to wszystko, to tu jest napisane, jawne są zaś uczynki ciała. Mianowicie, wszeteczeństwo. I zatrzymajmy się teraz. Jeżeli ktoś jest wierzący, uwierzył Jezusowi Chrystusowi i został zapieczętowany Duchem Świętym, to oczywiście jest w procesie uświęcenia. Duch Święty uświęca, ale pokazuje. I pokazuje, wszeteczeństwo jest grzechem. Jeżeli w tobie jest wszeteczeństwo, to tam się do końca dowiesz, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. To znaczy się, że nie ma w tobie Ducha Świętego. Ewentualnie jeszcze sobie za chwilę powiemy, co zrobiłeś z tym Duchem Świętym. Wszeteczeństwo. I teraz pytanie, czym jest wszeteczeństwo? Czy my w ogóle wiemy, co to jest wszeteczeństwo? Wiele osób powie, no wszeteczeństwo to jest podobne do cudzołóstwa. Cudzołóstwo to jest cudzołóstwo, a wszeteczeństwo to jest wszeteczeństwo. Cudzołóstwo odnosi się do zdrad małżeńskich. Kiedy są małżonkowie i dochodzi do zdrad, to jest cudzołóstwo. Ale może być tak, że ktoś nie jest w związku małżeńskim, a ma różnego rodzaju partnerów. Dzisiaj to jest przecież popularne. Dzisiaj mamy w ogóle związki partnerskie. Dzisiaj nie kupuje się kota w worku, trzeba sobie posprawdzać i tak dalej. Wczoraj słyszałem w ogóle znowu w wiadomościach 13-letnia dziewczynka na wycieczce szkolnej urodziła. Nikt nie wiedział. Więc my, kiedy dochodzi do takich zbliżeń, między innymi seksualnych, to my mówimy o wszeteczeństwie. Ileż to dzisiaj jest ludzi wierzących, którzy żyją w związkach partnerskich, którzy mają różnych partnerów. I nie mówię, że byli niewierzący i tak dalej. Oni niby deklarują, że byli niewierzącym, tam mieli, a teraz są już nowymi ludźmi, uwierzyli i dalej żyją w związku partnerskim. I zdarza się im, że potem się coś, niezgodność charakterów i zostawiają tą osobę wierzącą,
albo niewierzącą, bo ona jest właśnie niewierząca, ja już jestem wierzący i sobie idę, szukam nowej wierzącej, która potem na przykład nie przykrywa chustki, głowę chustką, to też się okazuje, że jest mało wierząca, więc trzeba sobie wziąć taką z chustką i już mam trzecią. To jest wszystko wszeteczeństwo. I takie rzeczy się dzieją. Niestety dzieją się w Kościele. Może w Polsce to jeszcze tak nie jest widoczne, ale w Anglii już tak. I jeżeli to jest w Anglii, to znaczy się, że będzie to i w Polsce. I na to należy zwrócić uwagę i należy o tym mówić. Bóg w swojej łasce wysłał nas, mnie i moją rodzinę, do Anglii, żebyśmy pewne rzeczy zobaczyli i dzisiaj powrócili i o tym mówili. Żeby przeciwdziałać temu. Ktoś powie, no ale i tak nic z tym nie zrobisz. Ja mam przeciwdziałać. Co się stanie, to już nie moja rzecz. Ale mam mówić. Nie mamy zakrywać. Możliwe, że opóźnię to tylko. Pamiętacie Jonasza? Poszedł do Niniwy, nawrócili się, tam chyba za 300 lat. Później dopiero została zniszczona Niniwa. No więc jeżeli będziemy o tym mówić i koniec świata, czy łaska dla tych ludzi opóźni się o 300 lat, a niech tylko o 30 lat, no to przecież to są ludzie i stworzenia Boże. I to Bóg niech o tym decyduje. Więc będziemy o tym mówić. Poza tym, gdybyśmy sobie wzięli Polskę i Anglię, bo bardzo często, kiedy ja mówię o jakichś przeteczeństwach, zaraz będę też mówił o jakichś kwestiach właśnie w kościele LGBT, aborcjach i tak dalej, to się wszystko dzieje w kościołach angielskich. I wiele osób mi powie, ale to się w Polsce nie dzieje. To uwierzcie mi, że to się stanie. Za kilka lat się stanie. Bo w kościele angielskim, czy w ogóle w państwie angielskim kiedyś nie było związków homoseksualnych legalnych. Ale kiedyś, ale w końcu zalegalizowali. Nie było, że kościoły mogą udzielać ślubów homoseksualnych, ale już dzisiaj mogą. I gdybyśmy wzięli Polskę i Anglię i człowieka, który powiedział, jak myślisz, który z tych krajów pójdzie w zwiedzenie? Anglia czy Polska? To przecież Anglia to jest kraj, który wysłał najwięcej misjonarzy z Ewangelią poza Europę. Oni zewangelizowali właśnie wszystko poza Europą. Oni w XVIII wieku tak działali, że po prostu to było nie do pomyślenia, żeby Anglia naprawdę poszła w takie zwiedzenie. Jeszcze na początku XX wieku, co prawda w Walii, ale powiedzmy w tej Wielkiej Brytanii, przebudzenie, takie przyszło w przebudzenie w Walii, że po prostu wow, na nowo wraca to, co było w XVIII wieku, by sobie pomyśleli. Ale w XXI wieku to jest Sodoma i Gomora, to jest takie małe. Zresztą tak jak powiedział Pan Jezus. Gdyby takie rzeczy się działy w Sodomie i Gomorze, to wiecie, byłoby im lepiej. Więc to się stanie. Mniej więcej za 10 lat. Pomyślcie sobie, mamy dzisiaj 2024. W 2021 Kościół w Anglii zalegalizował związki homoseksualne. Nie wszystkie kościoły oczywiście, ale już pojawił się pierwszy, to pojawią się drugie. Więc niech to będzie przesunięte o 10 lat, a mniej więcej jest o 10 lat, to pomyślcie sobie, że w 2031 w Polsce pojawi się kościół, który zalegalizuje związki homoseksualne, ponieważ już związki homoseksualne będą zalegalizowane przez państwo. Przecież dzisiaj do tego się dąży. Taką mamy opcję polityczną, która wszystko robi. Niemożliwe? Mam nadzieję, że to nie będzie proroctwo. Mam nadzieję. Ale nagrane będzie można sprawdzić. W 2031 w Polsce, jak tak dalej pójdzie, będzie legalizacja i udzielanie kościelnych ślubów homoseksualnych. Jeżeli o tym nie będziemy mówić. Przeteczeństwo to jest grzech. Jeżeli tak się dzieje, a tak się dzieje w Anglii niestety. Widziałem to nie tylko w Anglii, w Ameryce również, w Niemczech. Blisko naprawdę szybko przejdzie do nas. Bo się fascynujemy tym grzechem, to wszystko do nas przychodzi. I ja tutaj nie mówię właśnie teraz o ludziach niewierzących. Mówię o ludziach wierzących, ponieważ list do Galacjan jest napisany, jakby nie było, do ludzi wierzących. I apostoł Paweł mówi, jawne są uczynki ciała. Więc jeżeli jest wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, mało to rozpusty jest w Kościele? Sam jeździłem na obozy chrześcijańskie. Nie będę wam powtarzał, bo po 23 to niektóre rzeczy.
Nie chcę zganiać na opiekunów, ale jednak jakoś to się działo. Ktoś do tego dopuszczał. No bo by nie przyjechali, gdyby był reżim. Możliwe, że nie przyjechaliby tyle młodzieży. Ale to nie o to chodzi, że mają być zadowoleni. Kochani, bałwochwalstwo, czary. Czary, horoskopy. Ile jest dzisiaj przywiązywania chusteczek, czerwonych niteczek przez ludzi wierzących do wózeczków, aby czary nie były. Ile jeszcze razy jest tak, że jak się witamy, nie przez próg. A chodź tutaj, wejdź. Nie przez próg, nie witajmy się. Cośmy to wczoraj... Olusiu, ostatnio też ktoś coś powiedział. A, nie dziękować za kwiatki. Tak. Dziękuję, ale nie dziękuję za kwiatki, bo to chyba przynosi. Słuchajcie, to się takie wydaje śmieszne. To się wydaje śmieszne, ale to wszystko są przecież przesądy jakieś bałwochwalstwa. Wydaje nam się, a takie wiecie, głupie od dawna chodziło. Możliwe, że tak, ale my już jesteśmy wierzący. No jak my mamy do tego podchodzić? To są czary. A Bóg powiedział, że czary są gorsze, najgorsze dla Niego. Pierwsza księga Samuela. Wrogość, spór. O ile to wszeteczeństwo, no tak, my tu jesteśmy, wiecie, nie zdradzamy się i tak dalej. To popatrzcie się dalej. Wrogość, spór, zazdrość, gniew, knuwania. Oj, tego już nie mówcie mi, że tego nie ma w kościołach i wśród ludzi wierzących. Ile jest gniewu? Bo coś jest nie po mojej myśli. Ile jest knowania? Co to jest w ogóle knowanie? Wiecie, co to jest knowanie? Posądzanie kogoś o coś, na co nie ma w ogóle dowodów, albo snucie jakichś przypuszczeń, no bo tak jest. Bo insynuacje, bo w świecie tak jest, to tutaj tak musi być. Ale my jesteśmy światem czy kościołem. Może w świecie tak jest. Nie, niemożliwe, żeby tak było w Kościele. To są knowania. Ale spór. Spór o wszystko. Przecież ludzie wierzący mi piszą komentarze. I będą się spierać. Nie, bo powiedział, że ciało, a nie chleb. No to jest człowiek wierzący. Wszystko nie, bo to było tak. Dobra, trochę wam pojadę. Pastor powiedział kiedyś o drugim liście do Efezjan. Nie ma drugiego listu do Efezjan. No i będziemy się kłócić. No bo nie jest napisane pierwszy list do Efezjan i drugi. Nie, bo jest ten drugi w objawieniu Jana. Jest, jest. No po prostu jest. Ale wiecie, może ktoś powie, a takie drobnostki. No właśnie takie drobnostki. Te małe drobnostki prowadzą do większych. Zaczyna się od malutkiego, niewinnego. Ale potem to prowadzi do większego sporu, do większego gniewu. I gniew, tak, mamy się gniewać, ale niech słońce nie zachodzi nad tym gniewem. Ale jak ilekroć zachodzi niestety, nie idzie do pogodzenia się. W pierwszym liście do Koryntian tam jest, że będą się sądzić i przed sądy. A apostoł Paweł mówi, dlaczego przed sądy? Wierzący niech rozstrzygają te sprawy. A wierzący się kłócą. I przed sądy i innych próbują i zastraszać, bo prawo mówi tak i tak, tak, ja jestem w prawie. Nie może tak być. Kochani, niech to rozstrzygają wierzący. Więc pełno jest niestety gniewu. A zazdrość? A zazdrość? Nie zazdroszczę. No wiesz, tobie jest lepiej. Tobie jest lepiej. Bo ty masz wierzącą rodzinę, bo ty nie musisz pracować, bo tamto. Kochani, to jest zazdrość. To jest zazdrość. Niestety. Trzeba to nazywać po imieniu. Zazdrość to nie jest, kiedy kupiłem sobie Mercedesa i ja mu zazdroszczę, a bo on sobie kupił, a dlaczego ja nie. No tak, to też jest zazdrość. Ale bo tobie jest lepiej, bo ty jesteś z dziada pradziada protestant. Tobie jest lepiej. To jest wszystko niestety zazdrość. Dwudziesty pierwszy werset. Zabójstwa. Ilu jest zabójców wśród chrześcijan? Czynnych zabójców.
Nie mówię tych, którzy się nawrócili. No bo się nawrócili, też zabójcy się nawrócili. Ile jest czynnych zabójców wśród chrześcijan w Kościele? To wam powiem, że od groma i trochę. Dlaczego? Bo każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Jak my się w Kościele nienawidzimy? Mamy w nienawiści. Czyli nie widzimy. Ja wiem, że tutaj niektórzy mówią, nie, bo to za bardzo rozdrabniasz. To właśnie o to chodzi. Nienawidzę, czyli nie mam w widzeniu. Nie widzę kogoś. Jesteśmy braćmi i siostrami, ale się nie widzimy. Dlaczego się nie widzimy? Bo nie jesteśmy w społeczności. Bo nam się coś nie podoba. To jest nienawiść. Przecież nie widzę go. A Pan Jezus powiedział na początku i nakazał, i społeczność była gdzie? Razem wszyscy w jednym miejscu. Widzieli się. No musieli się widzieć. A my dzisiaj, bracia i siostry, ale się nie widzimy. My, bracia i siostry, którzy jesteśmy w swoich domach, w swoich pokojach, mamy kościoły pokojowe, nawet nie domowe, tylko pokojowe, z komputerem, z telefonem. Nie widzimy się. Już nie wspominając o tym, że właśnie tam sobie nie lubimy. Byłem niedawno na takim spotkaniu, no znowu w Anglii, co prawda. Spotkać się ze starszymi siostrami z poprzedniego zboru, w którym służyłem. Jak jedna przyszła i zobaczyła tam dwie inne, o ja cię, nie lubię ich. Nie wiedziałem, że będą na tym spotkaniu. No tak, to są siostry. I wszystkie trzy usługują. Stare, starowinki, ale usługują. Jeszcze. W Polsce też tak jest. Tego nie lubię, tamtego bardziej lubię, mniej lubię. Znaczy mogę bardziej, mniej lubić. Tylko ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Ja nie chcę rozmawiać. A przede wszystkim, tak, braćmi, siostrami, ale nie ma nas. Nie widzimy się w ogóle. Kochani, kto ma w nienawiści, jest zabójcą. Więc ilu czynnych morderców, zabójców jest w Kościele? Pełno. Pijaństwo, obżarstwo. Obżarstwo, na tym się skupmy. Zostało to przetłumaczone jako obżarstwo. Ja myślę, że dzisiaj powinno się to przetłumaczyć lepiej, by oddawało konsumpcjonizm. Pijaństwo, może się nie upijamy, nie wiadomo jak, ale konsumpcjonizm. Chociaż są i ludzie wierzący, którzy i się upijają. Ale konsumpcjonizm. Ile my musimy wydawać na jedzenie? No oczywiście mamy takie zastaw się, a postaw się, tak? Wszystko, co najlepsze, takie, no wiecie, z gościnności. Ale konsumpcjonizm. Po co nam to wszystko? Święta, na święta naładujemy oczywiście, a potem kto ma to zjeść? Rozdajemy, ludzie już nie chcą tego brać. No nie wyrzucę, potem wyrzuca, bo i tak się zepsuło. Jemy, obżarstwo. Ile razy obżarliśmy się? Zjedliśmy, nie można się ruszać. Nawet na spacer przydałoby się iść, tylko że już nie ma siły. Dzisiaj też jest święto. Może nie takie jak te celebrowane w Polsce Bożego Narodzenia, wielkanocne. Też święto. Ale co? Barbecue nie będzie zaraz? Kochani, kiedyś grille były, ogniska. Jak była kiełbasa, to było coś wspaniałego. Dzisiaj? O, kiełbasa. Kto to już tam je kiełbasę? Karkówka. Szaszłyki. Inne mięsiwa. Musimy najeść się do tego. Sałatek pełno. Nie mówcie mi, że nie ma obżarstwa. Bóg mi błogosławi tego, fajnie, patrzcie się, jedzcie. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Obżarstwo, po prostu obżarstwo. Pokazanie się, że my mamy, po co? Żeby tamten był zazdrosny? Czyli ja przyprowadzam kogoś do zazdrości, bo ja tak nie mam. No byłem fajnie, tylko głupio mi teraz, no ja też go muszę zaprosić. Ale on mnie tak zaprosił, to ja też. No właśnie, zastaw się. A postaw się. Przecież to jest wśród ludzi wierzących. To jest wszystko wśród ludzi wierzących.
Albo nie pójdę, no bo ja mnie na to nie stać, nie będę wymawiał się. Nie mogę, to tamto. Kłamstwo. Kłamstwo po prostu. Ale wiecie, takie delikatne. No, jak mu to powiem delikatnie. I zaczynamy delikatnie po prostu kłamać. Tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Co z tego, że możemy sobie powiedzieć miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ja wiem, że tutaj jeszcze się znowu powie, no ale wiesz, upadek. Bo to upadek się może każdemu zdarzyć. Ci, co mówią, że może się zdarzyć upadek, oczywiście, że się może zdarzyć. Tylko, że jeżeli ty od razu przy tym wszystkim wyjeżdżasz z upadkiem, to sobie zastanówmy się, czym jest upadek. Taki normalny upadek. Czym jest taki normalny upadek? Upadek to jest rzecz, którą planujemy i o niej myślimy. Prawda? Wyjdę, dzisiaj pójdę do domu i zaplanuję się, że trzy razy się przewrócę. Raz pod kolegiatą, zobaczę, ile tam jest wierzących, żeby mnie ktoś podniósł. I jeszcze gdzieś tam przy Biedronce. Przy domu nie, bo pomyślałem, że pijany. To nie jest upadek. Kochani, upadek jest wtedy, kiedy o tym nie myślimy, nagle coś się stało. Kiedy bym powiedział, podejdźcie do mnie i byście upadli, to co, planowaliście to czy nie? No nikt nie planuje po prostu upadku. Poza tym, upadek, kiedy ja upadam, to ja wiem, że ja upadam. Kiedy ktoś by tu podchodził i potknął się i leci, to on wie, że upada, tak? I coś próbuje robić, żeby nie upaść, ale się upadł. No i przyszedł brat do mnie i upadł. I mówię, bracie, wiesz co? Upadłeś. A on się popatrzył. Oj, pastor, ty bystry jesteś. No przecież wiadomo, że upadł. Wszyscy wiedzą i on też wie, że upadł. Czyli nie trzeba mu mówić, że upadł. On doskonale o tym wie, że upadł i co robi? I się podnosi. Ewentualnie rzeczywiście mógł się potłuc i mówi co? Pomóż mi. Proszę cię, pomóż mi. Więc ja mu pomagam. Podnieś się z tego upadku. Bo zaliczył glebę przez upadek. I jeszcze jak zaliczył tą glebę, to wie, że go boli. To wie, że upadł. Doskonale o tym wie. To jest upadek. Nie, że a wiesz, szedłem do ciebie, ale się zastanowiłem, przewróciłem się, poleżę sobie. Nawet dobrze mi. Dzisiaj gorąco, chłodna podłoga. Poleżę. No nie, to nie jest upadek, bo on chce tam leżeć sobie. Kochani, musimy też wiedzieć, co jest upadek. Jeżeli my już mówimy o upadku, to my sobie chcemy zrobić taką furtkę tak naprawdę. Furtkę, albo wiesz, upadnę sobie, no to wiesz. No pewno, że się może zdarzyć, tylko że jeżeli ty myślisz i sobie chcesz zrobić furtkę, to ty planujesz te upadki, a planowane upadki nie są upadkami. Po prostu nie są upadkami. Jeżeli idziesz na grilla i wiesz, że tam będzie jedzenie i dużo będzie fajnie, bo u niego zawsze jest i pojesz sobie, to ty już planujesz to obżarstwo, a może nawet i pijaństwo. Po prostu planujesz to. Jeżeli ty idziesz na jakąś imprezę gdzieś, a na następny dzień jest spotkanie kościoła i ty nie będziesz, to ty już to planujesz. To nie jest upadek. To jest wszystko zaplanowane. Nie ma mowy o żadnym upadku. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I wiesz, że leżysz w tym upadku, ja ci nie muszę przypominać. I ty chcesz, żeby ci pomóc. I tak samo, kiedy upadniemy, zanim upadniemy, to już wiemy, że upadamy i trzeba Boga przeprosić. I czasami no jeszcze w momencie upadku przepraszamy, a jak na pewno wylądujemy, to go przepraszamy. Ewentualnie właśnie prosimy, Boże, pomóż mi. Bo wiem, że jestem w upadku, bo wiem, że leżę, nie mogę się podnieść z tego. To uzależnienie jest tak silne i wiem, że jestem w upadku, jestem destrukcyjny i nie potrafię sobie z tym pomóc. Pomóż mi, Boże. Wyślij osobę, która by mi pomogła. Bracie, siostro, kochany, pomóż mi, bo nie mogę. Ja ci pomagam. Tylko nie tak mi pomagaj. A jak? A tak, żeby było dobrze. Dobrze komu? I znowu taki, wiecie, bo upadłem. Nie, nie upadłeś. Ty to zaplanowałeś, ty nawet tak chciałeś.
List do Efezjan 4, 29. Dalej apostoł Paweł pisze: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Nieprzyzwoite słowo to nie są tylko przekleństwa, ale to są właśnie pomówienia, fałszywe oskarżenia, bez pokrycia, bez dowodu. Efezjan 4, 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. To są przekleństwa jak najbardziej. Ale wszystkie kłamstwa, wszystkie oskarżenia nieprawdziwe, wszystkie pomówienia, to są nieprzyzwoite słowa. 31. Wszelka gorycz i zapalczywość. I znowu gniew i krzyk. Zapalczywość. Zacietrzewienie. Bo tak, bo nie, bo ja nie odpuszczę. Bo nie tym razem. I krzyk. Ileż to jest rozmów, które nawet nie zaczynają się łagodnie. One od razu się zaczynają od krzyku. A kończą się na pewno na krzyku. I nie mówię, że czasami trzeba krzyknąć na dzieci. Albo w tłumie coś powiedzieć głośniej. Ale ile jest rozmów naszych i zaczyna się przekrzykiwanie. I w internecie przekrzykiwanie. Nawet wszystko, co się ponoć pisze wielką literą, to już jest jako krzyk. Człowiek na tym nie nadąża. Kiedyś był tylko wykrzyknik. Ale nawet i o tym zapominamy. Zmienia się cały czas ta ortografia. Też o tym ostatnio w wiadomościach mówili. My tylko krzyczymy. Już jest podniesiony głos. I krzyk. A mają być usunięte spośród wraz z wszelką złością. I też potem jest, a rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość. O, chciwość. Nikt z nas nie jest chciwy? Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość, czyli chęć posiadania czegoś więcej, coraz więcej. To już jak wspomniałem z tym grillem. Już nie wystarczy nam kiełbasa, musi być to, tamto. Już nie wystarczy nam, że mamy takie ubranie, musimy mieć takie i takie jeszcze. Już nie wystarczą nam w czasy gdzieś pod namiotem w Polsce, muszą być zagraniczne, muszą być 2 tygodnie. Już nie wystarczą nam, nie wiem, rower taki musi być taki. Już nie wystarczy nam samochód taki musi być taki. Już nie wystarczy nam wykształcenie takie musi być jeszcze takie. Ja nie mówię, żeby się nie kształcić, żeby czasami trzeba zmienić po prostu pracę, trzeba się dokształcić, trzeba w ogóle iść nowe, zaczynać studia. To jest zupełnie coś innego. Ale my chcemy mieć coraz więcej i coraz więcej. My chcemy mieć dla siebie. Chciwość. Ile chcę mieć oszczędności? Na czarną godzinę, na zaś, wiecie, na wszelki wypadek. I odkładamy, i odkładamy. A nóż, widelec się przyda. Dzisiaj są potrzebne, ale wiesz, no na wszelki wypadek. To jest wszystko chciwość. Ja nie mówię znowu, żeby nie mieć oszczędności, żeby nie mądrze myśleć, kalkulować. Tylko naprawdę, tak jak mówiliśmy ostatnio, musimy się martwić, no ale wiesz, gdy mi się samochód popsuje, przecież nowy kupiłeś. Ale wiesz, jakie dzisiaj są samochody? To trzeba było kupić stary. I zawsze problem. I zawsze problem. Kochani, jest tutaj w liście do Efezjan 4,30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Możliwe, że niektóre osoby nawet mają, dostały Ducha Świętego. Ale niestety te pożądliwości cielesne zdominowały ducha. Ja mam możliwość zagasić, zasmucić, a potem zagasić mojego ducha. Ja mojego. Bo ten duch ze mną współdziała. Czy mogę zagasić waszego ducha? Niektórzy powiedzą, że tak, oczywiście, że mogę. No niesamowitą siłą bym musiał dysponować, żeby zagasić Ducha Bożego w innych. Oczywiście mógłbym, czy są pasterze, którzy mówią jakieś herezje. Rzeczywiście. Tylko Bóg daje nam rozum. Kiedy my otwieramy się i widzimy,
to ile razy my tak naprawdę, nie chce nam się już szukać nowego kościoła. Tyle razy, żeśmy szukali, nie chce nam się szukać. Wolamy sobie właśnie posiedzieć na tym internecie, już posłuchać tych nauczycieli, bo sobie, wiecie, nie marnujemy czasu. Ale to my wtedy zagaszamy tego Ducha Świętego. Nie tamten w tym kościele. Tamten w tym kościele będzie rozliczony rzeczywiście jako zwodziciel. Tylko nam się już nie chce. Ale Bóg nie powiedział, że będzie, wiecie, łatwo i przyjemnie od razu. Będzie łatwo i przyjemnie, kiedy się z Nim spotkamy. A dzisiaj żyjemy. Dzisiaj mamy wciąż te uczynki cielesne zabijać w nas. Bo ciało walczy przeciwko Duchowi Świętemu. Więc kochani, możemy sobie mówić o miłości, radości i tak dalej. Ale jeżeli te uczynki cielesne, te działania cielesne są w nas, to tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I co z tego, że było tutaj trochę radości, jak zagasiłeś. Zasmuciłeś, a potem zagasiłeś i nie odziedziczysz Królestwa Bożego. Wystąpienie przeciwko Duchowi Świętemu. Nie ma dla takich zmiłowania. O tym też mówi Słowo Boże. Duch Święty się z nas nie wyprowadzi. On jest z nami na wieki. Co z tego, że będziemy sobie czytać o tej miłości i tak dalej radości? Kochani, popatrzmy. I dzisiaj to widzimy w Kościele. Tak, trochę miłości, trochę radości, trochę tamtego i trochę gniewu, i trochę zazdrości, i trochę chciwości, i trochę kłamstwa. I taki misz-masz. To nie jest Kościół, to nie jest działanie Ducha Świętego. Ducha, ale na pewno nie świętego. Więc musimy na to zwrócić uwagę, jakim my Kościołem jesteśmy i co w nas jest. I kochani, na koniec taki wspaniały, już teraz dla mnie wspaniały papierek lakmusowy. Kiedyś nie strasznie, był taki jeden kaznodzieja, znaczy dalej żyje, znacie go. On strasznie dużo o tym mówił. Ewangelia świętego Jana, 7 rozdział, 37-39 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I ten kaznodzieja strasznie mówił, no tak. Jeżeli masz Ducha Świętego, to wypływasz to z ciebie. Te źródła rzeki wody żywej wypływają z ciebie. I ja sobie tak myślałem, no mam przecież Ducha Świętego, bo mam tą miłość i to wszystko tak dalej, tylko że no u mnie jeszcze kapie. Znaczy czasami wypływa, potem jakby kurek się zakręcił, zaciął, potem znowu chwileczkę kapie, znowu wypłynie i tak dalej. Ale ten kaznodzieja mówił, nie, ma wypływać. I rzeczywiście dzisiaj wiem, że ma wypływać. I nie dość tego, że ma wypływać, to ma obficie i coraz bardziej wypływać. I więcej. Nie, że czasami się, wiecie, zacznie kapać. On ma po prostu wypływać. Więc jeżeli mamy miłość, radość i tak dalej, a ten Duch Święty z nas nie wypływa, kochani, niestety, trzeba sobie powiedzieć prawdę. Nie mamy Ducha Świętego. No nie ma. No nie ma. I oczywiście teraz można strzelić focha. I powiedzieć, jakim prawem. Albo pokutować, nawrócić się, zwrócić do Jezusa, poprosić o Ducha Świętego, poddać się pod to Słowo i dziękować Bogu. Odrzućcie te wszystkie uczynki cielesne. Upadek to upadek, nieplanowany. Kochani, widzimy, jak dzisiaj Kościół funkcjonuje. Z Duchem Świętym na ustach. I tylko tyle. Mówi się o tym, mówi się, tylko zapomina się powiedzieć. Okej, miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość, pięknie. Ale co z tym gniewem, zapalczywością, chciwością, kłamstwem, przeteczeństwem? To nie może razem współdziałać i to nie współdziała razem. Zielone święta. Zesłanie Ducha Świętego. Możliwe, że dzisiaj należy wziąć, klęknąć, przeprosić, poprosić o Ducha Świętego i wierzyć Jezusowi Chrystusowi i mieć zielone święta i mieć co świętować. Amen.